Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Guitar Stories. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować trzecią z trzech kostek od Universal Audio. Z tych nowych oczywiście, bo jest ich więcej. Dzisiaj bierzemy na tapetę Maxa. Max to bardzo fajne urządzenie, ponieważ zawiera słynny preamp Universal Audio 610 i dwa kompresory, oba możemy sobie niezależnie od siebie ustawić. Z poziomu aplikacji możemy wybrać, czy one mają wchodzić w siebie szeregowo, czy równolegle, co później zaprezentuję i pokażę, jaka jest różnica dla brzmienia. Na każdy kompresor mamy trzy typy. Mamy Dynacompa. Jest to inspirowane MXR-em Dynacompem. Czerwony taki kompresor dwugałkowy. Mamy Opto LA2, to wiadomo, słynny LA2 at Teletronics. I FET 1176, wiadomo, chyba najpopularniejszy kompresor świata. I mamy podstawowe tutaj pokrętła do ustawiania sobie brzmienia. Mamy preamp, jego nasycenie, jego moc. Teraz przejdę w skrajną gałkę, bo output, czyli jak głośno nam wychodzi. Po środku mamy kompresor, czyli jakby threshold, input, czyli jak mocno będzie nam się kompresował dźwięk. Też tutaj mamy pstryczek, który ustawia nam, czy sterujemy pierwszym, czy drugim. Mamy attack, czyli wiadomo, co to jest attack w kompresorze, release i ratio. Wszystko pięknie działa. W opcji all przy 1176 mamy jakby tą opcję, gdzie wszystkie guziki są naciśnięte. Można tak zrobić. To jest słynny patent w kompresorze 1176. Jeśli chodzi o attack, to attack działa tylko w kompresorze 1176, ponieważ zarówno jak i Dynacomp i LA2 tego potencjometru nie miały. Jeśli chodzi o release, release jest dodany do LA2, bo oryginalny LA2 też nie ma. I żeby mieć, tak jak jest w oryginale, musimy sobie dać na środek. FET 1176 działa release i attack normalnie. I w Dynacompie też nie działa release. To też jest jakby ten aspekt, że Dynacomp jest odwzorowany najlepiej, jak się da w oryginale, czyli że po prostu nie działa release, nie działa attack i ratio też nie działa. Czyli mamy tak naprawdę tylko kompresję. No i preamp i output, a przy LA2A mamy dodatkowo release i ratio. A, i żeby mieć oryginalnego LA2, ratio dajemy na 4. Ja na razie daję wszystko na 0, bo chcę sobie od zera móc ustawić barwę. Znowu naszym wzmacniaczem jest Woodrow. Tak brzmi czysty wzmacniacz, włączam sobie kompresor pierwszy. Mi się osobiście bardzo podoba, jak preamp działa. Słyszycie, bardzo ładnie nasyca. Teraz ja go sobie troszeczkę wycofam, outputu też i zaczniemy dodawać kompresję. Zaczniemy od sprawdzania Dynacompa. Na razie się skupimy tylko na połówce. Na jednym kompresorze przejedziemy po kolei na każdym, a później jakoś losowo zaczniemy sobie blendować, szukając fajnego brzmienia. Więc dobra, zaczniemy dodawać Dynacompa. Ratio nie działa. Słyszymy już tnie, jak damy dużo. Dobra, LA2A. Na razie odwzorujemy oryginał, czyli release dajemy na środek i ratio na 4. Zaczniemy go sobie dodawać. Thank you.
teraz przejdziemy sobie do FETA 1176. Release daje na 4 na razie. Kompresji dam mało. I tak jak w oryginalnym urządzeniu, na prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, mamy szybszy release bądź atak. Teraz na razie zróbmy mega wolny atak i mega szybki release. Teraz zamienię sytuację na... Sorry, przełączyłem. Dobra, już wróciłem. Ja cały czas gram też bardzo podobne rzeczy, żebyście słyszeli jakby samo działanie kompresora, też żeby dobrze było słychać różnicę między nimi. Teraz sobie przejdziemy do spróbowania ustawienia dwóch na raz. Na przykład tutaj zostanę przy tym fecie, ratio dam sobie na 8, release dam sobie szybszy, atak wolniejszy i kompresji dam troszeczkę mniej. I teraz zaznaczam kompresor drugi. Włączę go sobie. I drugi chcę, żeby był LA2A i zrobimy, żeby był tak jak w oryginale, ratio 4, release na środek, kompresji troszeczkę damy i zobaczymy. Tak brzmi jeden. Bez. Mamy bardzo ciekawe skompresowane brzmienie, dodaje nam to przesteru, bo mamy dużo na odpucie też. I jak zresztą słyszeliście, jak grałem na sam koniec, te takie zglisowane frazy, bardzo ładnie wydłuża nam sustain brzmienia. Teraz przejdę do sekcji filmu, gdzie włączę aplikację i pokażę Wam, jaka jest różnica między kompresją tutaj równoległą, w sensie, że dwa kompresory są równolegle od siebie, a szeregowo, że jeden wchodzi w drugi. Wracam do Was już z włączonym nagrywaniem ekranu, będziecie widzieli, co ja tutaj robię. Mówię, tak jak mamy tutaj najpierw opcję, że jeden wchodzi w drugi, ja sobie go włączę. Też przepraszam Was za ten szum i brum, który on generuje, ale mamy tutaj bardzo duże podbicie, bardzo duży ten próg kompresji i on bardzo dużo wyciąga tego. O tym mówię, ale jak będę grał, tego nie słychać, więc skupmy się, że wyobraźmy sobie, że tego nie ma. Równolegle.
Trzecim trybem, który nazywa się Exclusive, jest coś takiego, że nie mogą działać dwa naraz. To jest idealny tryb pod sytuację koncertową. Na przykład tutaj wyobraźmy sobie sytuację, że jest gitarzysta akustyczny. Niektóre partie gra podkładowe, niektóre gra solowe i potrzebuje dwa różne rodzaje kompresji. No i wtedy sobie tylko przełącza jeden albo drugi bezinwazyjnie. Więc mówię, to jest właśnie do bardziej pracy koncertowej. No ale akurat my dzisiaj pokazujemy pełne spektrum jego możliwości, więc wrócę na tryb, gdzie jeden wchodzi w drugi. Z samej aplikacji mamy jeszcze tutaj ustawienia propo preampu, podbicie dołu, podbicie góry, pokażę Wam jak to działa. Teraz będę dodawał te wartości, najpierw dodam dołu, tak brzmi bez. Teraz góry. Dobra, teraz obu rzeczy po bogatości. Teraz odejmę góry, na przykład dołu, przepraszam. Dobra, oddam, teraz góry zabiorę. Dobra, teraz odejmę obu rzeczy. To sound będzie ewidentnie ciszej. Mamy jeszcze tutaj sidechainy na dolne częstotliwości dla kompresora 1176. Z tym EQ sobie dodam doł, dodam sobie troszeczkę górki. Przy dwójce też tak zrobię. Włączę teraz dwa. Znowu sorry za to, że siarzy. Zresztą sami słyszeliście, mieliśmy już bardzo brudny, praktycznie sfuzowany sound, dwa kompresory wchodzące w siebie, preamp dany na maksa. W tym ustawieniu to urządzenie bardzo mi się podoba. Bardzo pozytywnie nasyca woodrowa i rzeczywiście
dodaje mu jeszcze dodatkowego charakteru. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak słyszeliście, Max ma bardzo dużo ciekawych zastosowań. Mi się wydaje, że byłby bardzo dobrym urządzeniem dla gitarzystów basowych, dla gitarzystów akustycznych, gdzie ten kompresor jest ważniejszy. Ja osobiście lubię kompresję na gitarę elektryczną dawać w samym już miksie. Natomiast do podbicia solówki, wydłużenia trochę sustainu swojego grania, bardzo fajnie to działa. Też właśnie w kategorii sfuzowanego boostera, przesteru, też bardzo fajnie. Nasyca w bardzo ciekawy sposób wzmacniać. No i ponownie, tak jak przy Delverbie, kolor jest najważniejszy, jest srebrny. Dlatego warto go kupić. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszamy na Instagrama Guitar Stories. Linki macie w opisie. Pozdrawiam serdecznie, Mikołaj Łukaszewski.